Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Justyna Czekaj, Wilczycą być. Dzisiejsze nagranie poświęcę złożonym objawom stresu pourazowego. Jest to nazwę wzięłam z języka angielskiego, określa się to skrótem w języku angielskim CPTSD. Dlaczego? Będę korzystała w dzisiejszym nagraniu, będę korzystała z notatek, nie chciałabym tutaj czegoś pominąć, jest to dla mnie bardzo ważny film. I dlaczego odnoszę się do tego tematu? Ponieważ przez wiele lat nieświadomie borykałam się z wieloma problemami i postrzegałam tak naprawdę siebie jako problem. I uważałam, że to coś ze mną jest nie tak, że to ja muszę się zmienić, że jestem dziwna, że to co się dzieje u mnie w życiu, to jak reaguję na wiele sytuacji, nie jest normalne i powinnam to zmienić. I w momencie, kiedy zaczęłam swoją drogę, zaczęłam się dowiadywać o tym, czym jest trauma, dowiedziałam się o tym, że jest coś takiego jak zespół stresu pourazowego. Zobaczyłam, że osoby, które przeżyły traumatyczne doświadczenia, borykają się z tym samym, z czym ja się borykam. I co mi to dało? Spojrzałam na to z takiej, wiecie, szerszej perspektywy, tak? Zobaczyłam nagle, że te wszystkie kawałeczki, tak? Te drobne rzeczy, z którymi się borykałam, składają się w dużą całość. I zrozumiałam też to, że nie ja tutaj jestem problemem, że problemem było to, w jakim środowisku dorastałam. Problemem było to, że czułam się porzucona, samotna i niekochana w dzieciństwie. I że to jest efekt tego, co przeżyłam. I dzięki temu, że nazwałam wszystkie te symptomy, dzięki temu, że przyjrzałam się temu, co się ze mną dzieje, to wszystko dało mi siłę. To wszystko dało mi siłę do tego, żeby to zmienić, żeby dać sobie współczucie, dać sobie miłość i dać sobie akceptację, której wcześniej sobie nie dawałam. I chciałabym Wam powiedzieć, skąd się biorą te właśnie te złożone objawy stresu pourazowego. Dzieje się tak w momencie, najczęściej właśnie dzieje się to w dzieciństwie, czyli te wszystkie traumy, których doświadczamy w dzieciństwie. Wtedy jest to specyficzna sytuacja, ponieważ my jesteśmy zależni od osoby, która się nami opiekuje. Tak naprawdę nie mamy możliwości zmiany, tak? Są to nasi rodzice, z nimi jesteśmy, nie mamy możliwości wyjścia, ucieczki z tej sytuacji, wybrania sobie innych rodziców. I te sytuacje traumatyczne, one się powtarzają wielokrotnie. To nie jest jednorazowe zdarzenie, to nie jest jednorazowe doświadczenie czy przemocy fizycznej, czy emocjonalnej, czy psychicznej, ale jest to wielokrotnie. To się dzieje, to się powtarza przez lata. I tak jak mówiłam, wiemy, że przez wiele lat żyjemy z tą myślą, że nie ma możliwości zmiany, że nic tu się nie zmieni. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak osoba, która się nami opiekuje, jaki ma humor, jak ona się czuje. Jesteśmy w 100% od niej zależni. Chciałabym Wam też powiedzieć o tym, jakie są symptomy tego złożonego, jakie są symptomy tego stresu pourazowego. I ofiary przemocy w dzieciństwie i emocjonalnej, i psychicznej, i fizycznej nie muszą mieć wszystkich tych symptomów, tak? Możemy przeżywać tylko część z nich. Co dla mnie było najtrudniejszą rzeczą
do też myślę, że do rozpoznania i też do zmiany, to mój tyraniczny wewnętrzny krytyk, który się przejawiał tak naprawdę w każdej sytuacji, w której nie zdołałam czegoś zrobić, w której pomyliłam się albo zrobiłam inaczej niż ktoś oczekiwał, to obwiniałam się niesamowicie. I jest to najczęściej, myślę, że w większości jest to głos rodzica, tego, który nas wychowywał i też tego, który doświadczał nas, jeśli to była przemoc emocjonalna, to właśnie w taki sposób. I jest to, dla mnie dużo czasu zajęło rozpoznanie tego, nie zdawałam sobie sprawy, że w sytuacjach, kiedy ja czegoś nie dopilnowałam, nie zrobiłam, coś mi nie wyszło, nie zrozumiałam tego, że to, co się ze mną działo po tym wydarzeniu, czyli to moje pobudzenie, to jest właśnie ten krytyk, który do mnie mówi, który obniża moje poczucie własnej wartości, który mnie dalej emocjonalnie gwałci i mówi mi, że źle zrobiłam. Czyli tak naprawdę ta przemoc jest ona cały czas była powtarzana, to ona się nie kończyła. Pomimo tego, że nie byłam już dzieckiem, ja cały czas żyłam tą traumą, która była w przeszłości, bo ten krytyk tak samo mówił, jak moja mama w przeszłości mówiła. Kolejną rzeczą, kolejnym symptomem jest toksyczny wstyd. Boimy się powiedzieć, wstydzimy się tego, kim jesteśmy, wstydzimy się tego, co robimy, wstydzimy się tego, że próbujemy walczyć o siebie, próbujemy zadbać o siebie, próbujemy postawić granice. Ja bardzo dotkliwie poczułam to w momencie właśnie rozstania z moim byłym mężem. Ja się bałam wyjść z domu, ponieważ wstydziłam się tego, że tak bardzo zawalczyłam o siebie, tak bardzo postawiłam granice. I to było dla mnie przerażające. I wydawało mi się, że wszyscy są przeciwko mnie i tak naprawdę wszyscy źle o mnie myślą, że coś takiego zrobiłam, że powinnam się, uważałam, że gdzieś wewnątrz, ten wewnętrzny krytyk mówił mi, że powinnam się umartwiać i nie powinnam robić takich rzeczy. Co jeszcze? Bardzo silnym symptomem stresu pourazowego są emocjonalne flashbacki. Jest to wzięte z języka angielskiego. Próbowałam tutaj znaleźć odnośnik w języku polskim. Nie udało mi się. Też jest jakby używana ta angielska wersja. I jest to przeżywanie tej traumy ponownie. Jest to, wiecie, takie wszechogarniające nas, całe nasze ciało i nasz umysł, cofnięcie do tego, co do tej emocji, do tego stanu, w jakim byliśmy podczas doświadczania w dzieciństwie porzucenia. Czyli to jakby nas cofało. Jesteśmy niby ciałem, jesteśmy tu i teraz, jesteśmy dorośli, natomiast emocjonalnie nas to cofa do przeszłości. I co się dzieje w tym stanie, kiedy coś nas triggeruje, jakaś sytuacja i połączy nas to z traumą z przeszłości, możemy czuć wszechogarniający strach, możemy popaść w depresję i tak jak mówiłam wcześniej, możemy też czuć wstyd. I jeżeli jesteśmy w tym stanie, tak, tego cofnięcia, tego flashbacku, czujemy się bezsilni, jesteśmy niesamowicie wrażliwi na wszystkie rzeczy, które bodźce, które do nas docierają, czy słowa, czy reakcje innych osób. I wydaje nam się, że kolejny krok jest dla nas czymś niesamowicie trudnym. Życie jest za trudne, jest zbyt ciężkie, jest tego wszystkiego za dużo i wręcz nas to wszystko przeraża.
co się dzieje, jeżeli, tak jak mówiłam, będąc uwięzionym w tym flashbacku, w tym cofnięciu, w tej regresji, przeżywamy tą traumę z dzieciństwa ponownie i tak wielokrotnie. I moją intencją na przyszły tydzień jest nagranie właśnie filmu o tym, jak poradzić sobie z tym stanem, jak dać sobie w tej sytuacji wsparcie, żeby wyjść z tego, żeby to zakończyć. To nie musi trwać wiele dni, bo tak ze mną było na początku, nie potrafiłam się z tego stanu wybić. Dopiero z czasem, im więcej pracowałam ze sobą, tym łatwiej było mi to opanować i wrócić do tego, co jest tu i teraz, i zaleczyć przeszłość. Kolejnym symptomem stresu jest niska samoocena. Myślę, że rozumiecie tutaj to, jak siebie traktujemy, jak pozwalamy siebie traktować, jak nie wierzymy w siebie, nie widzimy tego, kim jesteśmy. Myślę, że tutaj więcej nie muszę mówić. Co jest ważne, jest poczucie bezsilności i bezradności. Bardzo często mnie to dopadało, było mi to bardzo znane i był to taki stan, kiedy naprawdę nie potrafiłam znaleźć, kręciłam się w kółko i nie potrafiłam wstać z kanapy i znaleźć rozwiązań na nawet najprostsze sytuacje z mojego życia. Też charakterystyczne dla osób, które doświadczyły traumę, jest problem z koncentracją i bardzo łatwo takie osoby się rozpraszają, czyli nie potrafią się zatopić w danym zadaniu, tylko drobiazg wyrywa z tego, co robisz, czym się zajmujesz i tak naprawdę na nowo musisz wracać do danej czynności. Zdarzają się też dziury w pamięci, czyli to w przeszłość mamy puste obszary i tak naprawdę nie pamiętamy, nie wiemy, co się wtedy wydarzyło. Bardzo często też osoby, które doświadczyły traumy w dzieciństwie, mają taką postawę, że wszystko jest ok, że to jest wyjaśnione, nie ma o czym rozmawiać, do czego wracać. Bardzo częstym symptomem, którego sama doświadczyłam, ale też słyszę takie sygnały od osób, z którymi pracuję, to kołatanie serca. Czyli system nerwowy jest tak bardzo pobudzony, to co się działo było tak trudne, że powoduje, że całe nasze ciało działa na, nie jest wyciszone, nie jest spokojne, tylko to wszystko jest bardzo przyspieszone. I ja dopiero tak naprawdę po tym, jak intensywnie zaczęłam wracać do siebie, mój puls się wyciszył, ja cały czas miałam niesamowicie wysoki puls i zawsze się zastanawiałam, dlaczego tak się dzieje. Przecież wydaje się, że moje życie nie jest jakieś super stresujące, żeby moje ciało tak reagowało. Zdarzają się też kłopoty z systemem trawiennym, z żołądkiem. Częste są też zmiany nastrojów, czyli skoki, tak? Coś się wydarzy, pojawi się jakiś trigger, ten wyzwalacz i nagle wpadamy w furię, albo w może to być też rozpacz, poczucie beznadziei. I tak jak nawiązując do wcześniejszego punktu, ataki paniki pod wpływem, jakaś sytuacja potrafi nas właśnie cofnąć do tego, co było, tak? Te emocjonalne flashbacki i powoduje to, że wpadamy w panikę, odcinamy się od siebie, żyjemy tam w przeszłości i nie potrafimy zareagować, nie potrafimy poradzić sobie z tym, co się dzieje. Osoby, które doświadczyły traumę, bardzo często czują niepokój, są w depresji, mają też myśli samobójcze.
co jest jeszcze charakterystyczne, albo są płaczliwe, albo nie mogą płakać. Ja byłam akurat tym typem, który płakał niesamowicie często, poruszało mnie tak wiele rzeczy i często nie mogłam zapanować, płakałam naprawdę wszędzie i nie wiedziałam, jak ja mam sobie z tym poradzić, dlaczego, w ogóle nie wiedziałam, dlaczego tak się dzieje, dlaczego wydawałoby się w takich codziennych sytuacjach, nie wiem, idąc nawet do szkoły w związku z moimi dziećmi, ja potrafiłam się popłakać z jakiegoś powodu, bo byłam tak zestresowana. W jakiś sposób to przypominało mi też to, czego doświadczałam jako dziecko w szkole, jaki to był dla mnie stresujący czas, to mi się przypominało i po prostu potrafiłam tam się popłakać. Co jest jeszcze ważne? Odkładanie. Czyli nie potrafimy o siebie zadbać, nie potrafimy dokończyć spraw, zaczynamy wiele spraw i to wszystko jest takie pokawałkowane, nic nie jest dokończone, albo też boimy się rozpocząć jakiegoś projektu, jakiegoś zadania, w ogóle wejść do tego, stoi totalny przed tym opór. Bardzo często osoby, które doświadczyły traumę w dzieciństwie, izolują się społecznie, czyli nie wychodzą do ludzi, są wycofane, nie mają zaufania do ludzi, widzą zagrożenie wokół siebie i to powoduje ten brak pewności, powoduje, że wypatrują wszędzie niebezpieczeństw i w ten sposób siebie ochraniają. Co jest też bardzo charakterystyczne, w sytuacjach stresujących jest bardzo wysoka nadwrażliwość i ja pamiętam siebie, że każda krytyka, jeśli coś robiłam, byłam zestresowana, nie byłam pewna, to każda, nawet najdrobniejsza krytyka powodowała, że byłam totalnie załamana, że bardzo źle o sobie myślałam, że tak naprawdę chciałam uciec i się schować. I wtedy tego nie rozumiałam, dlaczego tak się dzieje, dlaczego nie potrafię przyjąć jakichkolwiek uwag. I dziś to rozumiem, że było to spowodowane totalnym brakiem akceptacji i totalnym odrzuceniem. Przez to każda sytuacja, kiedy słyszałam jakieś krytyczne słowa wobec siebie, przypominała mi momentalnie to, czego doświadczyłam. Wcześniej mówiłam o braku zaufania. Chciałam też powiedzieć o tym, że jest też druga strona, czyli nadmiar tego zaufania, że wchodzenie w relacje, nieochranianie siebie, brak jakby stawiania granic, czyli nie danie sobie tego czasu, żeby przyjrzeć się osobie, nowo poznanej osobie, tylko od razu zakładanie, że wszystko jest okej, nie branie tej odpowiedzialności, tak, za to, nie przyglądanie się temu, z kim wchodzimy w relacje. I to ma też, i to nawiązuje do punktu zaburzenia w związkach z ludźmi, czyli z jednej strony banie się tej bliskości, takiego otwarcia, szczerości, unikanie jej albo wchodzenie w relacje za szybko i niechronienie siebie. Ja z jednej strony byłam osobą, która bardzo szybko wchodziła w relacje, która bardzo pozwalała innym osobom decydować o sobie, pozwalała łamać swoje granice, nawet ich nie miałam. Ale z drugiej strony w momencie, kiedy po rozstaniu weszłam w nowy związek, to widziałam, jak wiele rzeczy nie mówię o sobie, jak wiele rzeczy pozostawiam dla siebie, jak siebie chronię też. Czyli czułam, że to, że bliskość w przeszłości była dla mnie tak bardzo raniąca, bliskość z rodzicem i kojarzyła mi się z cierpieniem i z bólem, w związku z tym przenoszę też ten ból na relacje
która mogłaby się, która nie ma jakby tutaj nic wspólnego, która jest bezpieczna dla mnie, ale jednak wywołuje ten lęk, który był w przeszłości i potrzebowałam nad tym, chciałam nad tym pracować i cały czas nad tym pracuję, żeby dać sobie tą przestrzeń na poczucie tego, pozwolić sobie zobaczyć siebie w tym, jak bardzo się boję tej bliskości, jak bardzo mi się to kojarzy z cierpieniem. Co jest jeszcze bardzo ważne, o czym chciałabym Wam powiedzieć, to zaburzone postrzeganie sprawcy. I widzę to w swojej pracy z ludźmi, że często osoby, które doświadczyły złego, które doświadczyły traumy w dzieciństwie, które doświadczyły odrzucenia, idealizują tego rodzica, usprawiedliwiają go i mówią, moja mama czy tata mieli bardzo trudno, oni nie mogli inaczej, nie potrafili inaczej. Oni się naprawdę starali i zrobili co mogli. I jak najbardziej to jest prawda, że oni zrobili to co wtedy było dla nich możliwe do zrobienia, nie potrafili lepiej. Jednak potrzebujecie spojrzeć na to, przynajmniej ja tak patrzę i uważam, że to mi dało wolność, że spojrzałam na to z innej perspektywy, z siebie małej, bo ja wtedy byłam dzieckiem, ja wtedy byłam zależna w 100% od tej osoby, nie miałam innych możliwości, nie miałam wyjścia. Czyli nie patrzyłam z pozycji osoby dorosłej, która ma wybór, która może zadecydować, która może coś zmienić w swoim życiu. Dziecko nie ma takiej możliwości. Ono musi się odnaleźć w tej sytuacji, w jakiej jest. I też zauważyłam, że ten brak miłości spowodował, że ja nie potrafiłam dać tej miłości moim dzieciom, kiedy one się urodziły. Bardzo się starałam, ale to wszystko nie wychodziło tak, jak ja bym chciała, ponieważ nie dostałam tego od swojej mamy, nie wiedziałam, jak to jest kochać bezwarunkowo, jak to jest akceptować swoje dziecko bezwarunkowo i musiałam dopiero się tego wszystkiego uczyć. Po tym, jak rozpoznałam sobie, że tak naprawdę nie potrafię tego zrobić. Co jeszcze? Czyli z jednej strony mamy to zaburzone myślenie, zaburzone postrzeganie sprawcy i to usprawiedliwienie, ale też może być druga postawa, czyli takie natrętne myślenie o tym, jak zemścić się na tej osobie, tak? Jak spowodować, żeby ona, żeby te nasze rachunki, że tak powiem, były wyrównane. O czym jeszcze chciałam wspomnieć? Zauważcie, jak reagujecie na sytuacje stresujące. W języku angielskim przeczytałam właśnie, przygotowując się do tego nagrania, przeczytałam opracowanie i też wcześniej już o tym słyszałam, naszych reakcjach na traumę. 4F. W języku polskim jest to walka, ucieczka, zamrożenie, nadskakiwanie. Czyli w momencie, kiedy doświadczamy, jesteśmy w stresującej sytuacji, w przeszłości były to traumatyczne sytuacje, my przybieramy jakąś postawę. Dla mnie było to zamrożenie, czyli nie potrafiłam się obronić w danej sytuacji. Czułam teraz jakby dostrzegam to w swoim ciele, że odcinałam jakby energię na poziomie miednicy i miałam bardzo dużo problemów ze stopami, tak, z nadwrażliwością. Czułam ten stres kładąc się do łóżka, miałam problemy z łydkami. Było to właśnie spowodowane tym, że w sytuacji, kiedy gdzieś mnie miałam ten emocjonalny flashback, to odcinałam ręce i nogi, czyli nie było tutaj obrony. Nie potrafiłam, mój umysł był jakby miała białą kartkę, był totalnie pusty, trzęsłam się i nie potrafiłam mówić, nie obronić się, wytłumaczyć.
Dopiero kiedy wracałam do domu, kiedy czułam się bezpiecznie, kiedy się rozmrażałam, nagle wszystko wracało, nagle pamięć mi wracała, nagle argumenty mi wracały, to jak mogłam, co mogłam zrobić, co mogłam powiedzieć, ale w danej sytuacji byłam totalnie od tego odcięta, byłam zamrożona i nie potrafiłam stanąć za sobą. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ bardzo ważne jest to, żebyście zauważyli swoje reakcje, żeby sobie pomóc, tak? Żeby zauważyć to, co się dzieje z ciałem, z umysłem i co się dzieje z emocjami. Przyjrzyjcie się temu, rozpiszcie sobie to, jak reagujecie. I wtedy postaram się dla Was nagrać też filmik na ten temat, obszernie jakby omawiający te cztery typy reakcji. I dzięki temu będziecie mogli wychodzić z tego, wspierać się w tym, żeby wyjść z tych reakcji i zareagować już z pozycji osoby dorosłej. O czym jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Wiele uzależnień od substancji, też i od działań, czy to uzależnienia, czy też problemy związane z jedzeniem, czy wszelkiego rodzaju, tak jak mówiłam, uzależnienia, alkohol, narkotyki, hazard. Od czego to się zaczyna? Zaczyna się od prób radzenia sobie z tym, z tą przemocą emocjonalną, fizyczną czy psychiczną, której doświadczamy w dzieciństwie. Nas to niesamowicie boli i nie chcemy czuć tego bólu. Potrzebujemy regulacji. I bardzo często to są sposoby regulowania tego. Bo kiedy ja uciekałam w zakupy, kiedy uciekałam w sprzątanie, w momencie, kiedy nie radziłam sobie po prostu z życiem, kiedy nie potrafiłam, nie wiedziałam, co mam, po prostu te emocje we mnie szalały, nie wiedziałam, jak, co mam zrobić i to była moja reakcja, to była moja ucieczka i jakby poradzenie sobie z tym. Odcinałam, nie myślałam wtedy, tylko działałam. Moi drodzy, to całość, to wszystko, o czym chciałabym Wam powiedzieć. Bardzo zachęcam Was do przemyślenia tego. Przyjrzyjcie się temu, co jest Wasze, jak Wy reagujecie i zauważcie to, że to nie jest problem z Wami. To nie Wy jesteście wadliwi, tylko to, co wydarzyło się w dzieciństwie, to wszystko spowodowało. Więc dajcie sobie dużo współczucia, dajcie sobie dużo, spróbujcie oczywiście, bo wiem, że to nie jest łatwe. Jeśli w dzieciństwie nie mieliśmy współczucia, akceptacji i miłości, trudno jest nagle dawać sobie garściami to wszystko. Ale możecie się tego uczyć codziennie, mały krok dla siebie. Codzienna próba zrozumienia tego, dlaczego ja tak reaguję, zamiast obwiniać się, zamiast zawstydzać siebie, znowu zrobiłeś to, znowu nakrzyczałeś. Spróbujcie dać sobie to zrozumienie. Rozumiem cię, dlaczego tak zareagowałaś. Bo zawsze tak reagowałaś, kiedy mama na ciebie krzyczała i to była twoja obrona. Jeżeli zaczniecie zmieniać głos tego wewnętrznego krytyka, który jest waszym tyranem, jeżeli będziecie to przełamywać, wtedy też będzie wam łatwiej wyjść. Wtedy będzie wam łatwiej, będziecie na ścieżce uwolnienia się od traumy, której doświadczyliście i od tej przemocy, której doświadczyliście. I tego wam życzę z całego serca. Serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze, za to, że mnie wspieracie, za każde ciepłe słowo. I do zobaczenia. Pa!